Dobrze, że jesteś, już czekamy na resztę. Hej, siema. Gdzie jest Paulina? Nie wiem, za mną szła. Szybko, lecimy! To co? Może pójdziemy na pizzę? Nie, lepiej chodźmy do kina. Nie, słuchajcie, ja nie mam kasy na kino, ale mam lepszy pomysł. Pojeździmy od pętli do pętli autobusami. Dajcie spokój. A nie lepiej, żebyśmy poszli do kościoła i poprosili o rozgrzeszenie? Stawiam wszystkim kino, słuchajcie. I duży popcorn dla każdego. Dobra, ten będzie dobry. No, dawaj, dawaj. Przepraszam, przepraszam. Czy mógłby nam pan może kupić po piwku? A wy to w szkole nie powinniście być? Nie no, powinniśmy, ale zerwaliśmy się, chcieliśmy się piwka napić. Oj, to macie pecha. Legitymację poproszę. A 20 zł? Przecież panu dałem. Czy ty mi sugerujesz, że łapówkę wziąłem? Znowu? Ja do niej. Stara, chyba sobie żartujesz. Mam wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. No ale o czym? Sam nie wiem. Po prostu czuję, że nie powinniśmy byli się zrywać? Daj spokój, stary. Zawsze tak gadasz. W sumie masz rację. Witam państwa bardzo serdecznie na egzaminie komisyjnym z języka polskiego. Egzamin ten zadecyduje, czy przejdą państwo do kolejnej klasy. Widzę, że dwóch kolegów brakuje, ale oni sami wybrali już swój los. Zaczynajmy. Co jest? Zapomniałem stroju od WF-u z szafki. Ale będzie jutro śmierdział. Patrzcie, gołąb! Wiesz, żałuję tylko, że nie pójdziemy na polski u pani Ruziewicz. Co ty? No. Ty, dawaj Insta Stories tutaj. Idealnie, czekaj. Jesteśmy na baksach, zobacz tu, zakaz handlu, a my handlujemy z tym. Dokładnie, my na baksach, a wy w szkole. Ej, słuchajcie, uwaga! Paulina i Przemek znowu poszli na waksy i znowu chwalą się tym na Insta. Basia, tak jak u ciebie 2 tygodnie temu, prawda? Te dzieciaki się nigdy nie nauczą. No to co? Za udane waksy. Jakie mocne. Cieszę, że ten żółt cokolwiek kupił. Oj, nie macie wy dzisiaj do mnie szczęścia. Legitymację poproszę. Tym razem będzie mandacik po 100 zł. No więc wracam wtedy po ten bar, po 5 minutach i mówię im, że znalazłem rannego ptaszka za rogiem. I trzymam ręce tak. I oni się mnie pytają, jak to rannego ptaszka? Pokaż go nam. A ja robię tak wtedy. Wszyscy się spojrzeli. Z 20 osób przynajmniej. Jej. Wiecie co? Ja zaraz wracam. Ale gdzie ty idziesz? Wiecie co, bo ja zostawiłem zeszyt. Zeszyt ćwiczeń zostawiłem w szafce, tam mam bardzo dużo nieuzupełnionych zeszytów ćwiczeń. Muszę je tylko wziąć i zaraz wracam. Dobra, dawaj tę mukę. A co to za spóźnienie? Bo ja, proszę pana, to znaczy Paulina i Mikołaj poszli na baksy, ja ich teraz próbowałem odciągnąć nawet. Tylko, że oni powiedzieli, że na pana lekcje to w sumie i tak nie warto przychodzić. Dziękuję, że nie mówisz, Przemku. Siadaj, porozmawiam sobie z ich rodzicami. Zapisujmy. Siema, ziomeczki. Znalazłam list miłosny, który dostałam od Przemka w podstawówce. I w tym tygodniu mamy taki deal, że jeżeli uda mi się trafić tym listem do kosza za pierwszym razem, to Przemek czyta, co jest tam napisane. Nie
tym razem, ziomeczki. Handluj z tym, chociaż jest zakaz handlu. Dokładnie, my na wagarach, a wy w szkole lamusy.